No, to to jest kluczyk do niego. Tu się go wpina i przekręca. Jak się przekręci, to się zapalają kontrolki. Musi być na neutral. Neutral to jest na luzie. Tu się przerzuca biegi. Jak teraz nacisnę do góry, to przeskoczy na jedynkę. Żeby wziąć z powrotem na neutral, to się naciska tym. Żeby wrzucić wsteczny, naciska się to i ciągnie za dźwignię. Naciska, ciągnie i dopiero wtedy można nacisnąć ten guzik do dołu. Wtedy przeskoczy na R. I wskoczyło na R. R to jest cofanie. Żeby przewrócić z powrotem na neutral, wystarczy wziąć do góry. I już jest neutral. Jedynka, dwójka, trójka, dwójka, jedynka, neutral. Simple is that. Żeby go odpalić, to to musi być na środku. Tu się go gasi. Bez względu na to, w którą stronę, to on tutaj gaśnie. Czyli musi być tak, jest włączony kluczyk w stacyjce, można ssanie zaciągnąć delikatnie i go palimy. I sobie chodzi, trochę nierówno. Żeby ruszyć teraz, wystarczy nacisnąć jeden do przodu, o, już go szarpnęło i tu się dodaje gaz. Żeby cofnąć, dobra, zbijamy na neutral, cyk, naciskamy ten rewers, ciągniemy za dźwignię i wciskamy to. Już do tyłu jest. Jakbym teraz dodał gazu, to ruszy. Jest neutral. Simple is that. Tu się go gasi. Wszystko.